Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry World War 3 i dzisiaj zajmiemy się chińskim czołgiem ZTZ-99. Jest to jedna z nagród w przepustce bitewnej w grze World War 3. Jest to całkiem, mi się wydaje, przyzwoity, niezły pojazd, aczkolwiek nie jest pozbawiony wad. To nie jest tak, że ten pojazd jest idealny i on wam ustawi mecz, znaczy może wam ustawić mecz, ale jak umiecie nim grać. Jest to pojazd całkiem mobilny, całkiem, mi się wydaje, dobrze uzbrojony, aczkolwiek w tej wersji, którą widzicie na ekranie, czyli z tym specjalnym schematem, to on ma jedną podstawową wadę, jest dość słaby przeciwko piechocie. O ile czołgi przeciwnika są, że tak powiem, dla nas bardzo łatwo osiągalne, no to piechota już stanowi dla nas problem, dlatego że ta wersja właśnie w tym schemacie ma wyłącznie pociski przeciwpancerne, czyli przeciwko piechocie nie za bardzo ten pojazd będzie się sprawdzał, aczkolwiek jak wybadacie sobie trochę później, można powiedzieć, podstawowy pojazd, no to możecie tam mu dodać różnego rodzaju właśnie pociski, jak najbardziej te pociski odłamkowo burzące też tam mogą trafić. No ale w tym schemacie to wygląda, że tak powiem, no tak, a nie inaczej. Ten schemat nas w pewien sposób ogranicza, ale mi się wydaje, on na start jest całkiem, całkiem niezły. Mimo wszystko i mi się wydaje, jest to całkiem przyjemny pojazd, jeśli chodzi o mobilność i uzbrojenie, to jest naprawdę dobrze. Do zwalczania czołgów nadaje się świetnie. Jest też bardzo mobilny, aczkolwiek pancerz mi się wydaje nie jest jakiś porywający. On nie za bardzo jest w stanie wytrzymać dużo trafień. Raczej trzeba tego unikać. Dodatkowo mamy malowanie, więc też ten pojazd wygląda całkiem nieźle. Można go, że tak powiem, łatwiej ukryć na polu bitwy, chociaż wiadomo, w grze World War 3 radary bardzo szybko potrafią pokazać naszym wrogom, gdzie dokładnie się znajdujemy. Więc właściwie największą wadą tego schematu jest brak pocisków odłamkowo burzących, poza tym jest całkiem, całkiem nieźle. Na pewno jest to jak najbardziej wartościowa nagroda. Jeśli chodzi o sam pojazd w rzeczywistości, to możemy się spotkać tutaj z różnymi oznaczeniami, bo można spotkać się właśnie z oznaczeniem ZTZ-99, ale można spotkać się również z oznaczeniem Typ 99. I warto zaznaczyć, że ten pojazd jest w sumie podzielony na dwie wersje, na po prostu Typ 99 i Typ 99A. Typ 99 był produkowany od roku 2001 do roku 2011, natomiast Typ 99A był produkowany od roku 2007 do teraz jest najprawdopodobniej wytwarzany i jest wykorzystywany od roku 2011. Waga wersji podstawowej to 51 ton, natomiast wersji A to 55 ton. Pojazd ten jest czołgiem trzeciej generacji i jest to właściwie jeden z najnowocześniejszych czołgów na wyposażeniu armii chińskiej. Dysponuje on pancerzem kompozytowym i również pancerzem ERA, czyli pancerzem reaktywnym. Jest uzbrojony w działo 125 mm i to działo posiada system autoładowania, co pozwoliło ograniczyć załogę do 3 osób. Jest to rozwiązanie dość podobne jak w czołgach rosyjskich. No i jak pewnie zauważyliście, ogólny, można powiedzieć, kształt pojazdu, zarys pojazdu jest no, dość podobny właśnie do czołgów sowieckich, rosyjskich. Jednak mi się wydaje, tutaj ta modyfikacja jest dość już mocno posunięta, już te zmiany są całkiem, całkiem spore, więc jest to, mi się wydaje, już całkiem odrębny pojazd. I ten pojazd może dysponować po pierwsze nieco lepszą ochroną, po drugie przede wszystkim lepszą elektroniką. Mi się wydaje, Chińczycy dysponują dużo lepszą elektroniką niż na przykład Rosjanie. No powiedzmy sobie, Rosjanie to nie jest, że tak powiem, najlepszy przykład rozwinięcia technologicznego, natomiast Chiny jak najbardziej to jest teraz, można powiedzieć, wielokrotnie lider, jeśli chodzi o różnego rodzaju elektronikę, więc dlaczego by nie mieli oni również dominować w kwestiach związanych z elektroniką, jeśli chodzi o pojazdy bojowe, więc ten pojazd może się okazać naprawdę dużym zaskoczeniem, aczkolwiek jest go de facto z racji na to, że jest bardzo zaawansowany, dość niewiele, bo tylko 1200 egzemplarzy wyprodukowano. I warto tu również zaznaczyć, że pomimo tego pewne elementy, można powiedzieć, sowieckich, rosyjskich czołgów jeszcze funkcjonują, bo ten pojazd ma możliwość wystrzeliwania pocisków PPK, czyli przeciwpancernych pocisków kierowanych. Z drugiej strony to może być zaleta, zwłaszcza że Chińczycy no, również mogą dysponować bardzo dobrymi, zwykłymi pociskami przeciwpancernymi, więc no, to może być naprawdę dość duże zaskoczenie dla wszystkich, jeśli chodzi właśnie o ten pojazd, o możliwości tego pojazdu. I może być to naprawdę skuteczna konstrukcja, na pewno lepsza mi się wydaje niż T-80 czy też T-90.
No chociaż wiadomo, tu wszystko może zweryfikować pole bitwy, no bo jednak T80 czy T90 w nowych wersjach było oceniane niesamowicie wysoko, jeśli chodzi o czołgi przed wojną na Ukrainie. Natomiast teraz te oceny spadły i w sumie dla tych, którzy się tym interesowali, to jest żadne zaskoczenie. Dla osób, które się tym nie interesowały, jest to spore zaskoczenie, że nagle T90 czy T80 można bardzo łatwo zniszczyć przy odpowiednim trafieniu. No i ten poziom ochrony nie jest tak wysoki. No ciekawe jak to jest z czołgami chińskimi, chociaż mi się wydaje Chińczycy mogą właśnie z racji na to, że no spotkali się też z technologiami zachodnimi, podciągnąć właśnie takie konstrukcje jak T-72, bo te czołgi były poniekąd wzorowane właśnie na tych pojazdach, do standardów nieco wyższych i, że tak powiem, no wywindować nieco możliwości tego pojazdu. Jak to jest w rzeczywistości, no to ciężko to zweryfikować, no Chińczycy raczej, że tak powiem, na razie wojen nie prowadzą z nikim i miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Ja już powoli będę kończył, napiszcie co wy myślicie o Typ 99, jak wam się ten pojazd podoba w grze World War 3, jak go oceniacie, czy jest dobrym pojazdem, czy może jednak raczej przeciętnym. Jak te pojazdy spisywały się w innych produkcjach, jeśli na nie natrafiliście w jakiejś innej grze? Chyba na pewno jest Armored Warfare, więc jak najbardziej w innych grach też się pewnie pojawił, aczkolwiek nie jest to pojazd aż tak popularny, aczkolwiek mi się wydaje, może być bardzo skuteczny. Z mojej strony to tyle, jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!